Witajcie na kanale Margaret Lejman. Ja mam na imię Małgosia i dzisiaj zapraszam Was na kolejny vlog o włóczkach i o sweterku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, że skończyłam ten sweter wreszcie. Tak. On jest zrobiony z włóczki Fantazja z Lana Grossa. I taki kolorek. Został mi jeden kłębuszek i dosłownie tyle, o. Nie wiem, nie ważyłam tego jeszcze. Ale włóczka jest bardzo milutka. Wprawdzie dzisiaj jest upalnie, bo chyba z 27 stopni. W cieniu. Ale odważyłam się założyć, bo pomyślałam sobie, że jest tutaj 50% bawełny. Zaraz Wam powiem. Z tego, co pamiętam, to 50% bawełny, 24% wiskozy, 15% alpaki i 10% merino extra fine, czyli wełny. Ale tak, na chwilę to mogę się pochwalić. Fajny sweterek. Jeszcze nitki nie pochowane tutaj, o, widzicie, jak szyłam rękawy. Ale będziecie mogli zobaczyć, jak się prezentuje w stylizacji ze spódnicą na przykład. To tutaj zaraz Wam pokażę. I tak, włóczki mi zostało. Nie wiem, czy ja zbyt tak ciasno robiłam, że no faktycznie tak gabarytowo wydawało mi się, że ten sweter wyjdzie troszkę większy, ale i dobrze, bo ja jestem, no nie jestem jakoś przesadnie wysoka i raczej jestem niska, więc w sumie to się cieszę. Mogłyby być jak dla mnie rękawy trochę, bo rękawy mam takie, o, no tak dotąd. Nie lubię takich rękawów. Jeden motyw mogłabym mieć te rękawy krótsze, ale zszywałam techniką taką, że najpierw zszywałam tutaj tą górę do dwóch części nieszytych przodu i tyłu, a potem szyłam wszystko naraz i musiałabym to tak dosyć solidnie podpróć, a włóczka jest taka, że ja już jestem taka ślepa, że nie widzę. Oczywiście tą włóczką zszywałam, którą robiłam i troszeczkę się boję. Zobaczę, sweter już jest po praniu, bo ja Wam mówiłam, że go wyprałam w częściach. Słuchajcie, to jest fantastyczna sprawa, prać, blokować sweter w częściach, bo po pierwsze schnie szybciej, no i potem jest dużo łatwiej zszywać to, nie zwija się tak, nie okręca się do środka. Także rzeczywiście nie wiem, czy nie będę tego sposobu blokowania uskuteczniać, aczkolwiek no można troszeczkę naciągnąć za bardzo przód czy tył, czy rękawy i potem mogą być nierówne, ale no ale na razie będę tak robić. I teraz tak, jeszcze właśnie, bo ja sobie tutaj mam tutaj pełno pakunków, ale nie do otwierania, tylko po prostu przekładam te włóczki, przekładam z kąta w kąt. I tak, skończyłam tą spódnicę, o której wam, którą Wam pokazywałam, że robię. Zaraz może mi się uda dokopać do niej. Tak, już Wam pokażę. Skończyłam i muszę powiedzieć, że nie jestem za bardzo zadowolona z wykończenia jej. Też mi został chyba jeden czy dwa moteczki. Spódnica jest już skończona i nawet ją przymierzyłam, ale ona nie ma paska, to znaczy w sensie gumki. Ona ma taki jakiś dziwny wzór, że na górze jest tylko taki szeroki ściągacz i na tym się to ma trzymać. No, nie zaryzykowałabym wyjścia, o właśnie, to jest tutaj, bo tu jest ten ściągacz, taki wysoki ściągacz. Wiecie, to jest takie, no, ja sobie zrobiłam największy rozmiar, bo się bałam, że ona będzie bardzo opięta, ona jest opięta. No jak to w dzianinie, no, jak się ma trochę kilogramów, no to wiadomo, że tam te krągłości są widoczne. Ale ja chyba spruję ten wysoki ściągacz i zrobię normalnie
albo nie wiem, czy tak nie podszyć, no a może tak podszyję i po prostu taką gumkę dam, taką dosyć szeroką, na 3 cm, tak mi się wydaje, że chyba tak na 3 cm by musiała być ta gumka. Tak, na 3 cm. Także ja chyba w ten sposób zrobię, bo ja bym się bała wyjść w takiej spódnicy, że mi po prostu spadnie i będę musiała wracać w samych majtkach. Więc jak to się mówi, strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc ja sobie tak profilaktycznie tą gumkę przyję. No, to tak tyle ze spódnicy. Jeszcze w niej nigdzie nie byłam. No dalej jest właśnie w fazie jeszcze połączenia z kłębuszkiem. Sweter też jeszcze nie jest ani zablokowany, ani zszyty, więc nie będę Wam pokazywać, ale w sumie ciepło się zrobiło, nie zależy mi aż tak bardzo, żeby to kończyć. Chociaż muszę, bo nie chcę mieć zaległości. Powiedziałam, że po prostu no, muszę jakoś się uporać z tymi zaległościami, które mam. No i teraz jeszcze Wam powiem o dwóch rzeczach w sumie, bo tak, no sweterek to wiadomo, jest fajny i robiłam go długo, znaczy w sumie to ja go nie robiłam długo, tylko potem z tym zszyciem ja mam problem, no. Tak, biorę udział w Kalu, jak się już wcześniej pochwaliłam we wcześniejszym vlogu. Swetra Wam jeszcze nie pokażę, bo jeszcze jest w fazie kończenia, ale powiem Wam z jakich włóczek, bo to chyba nie będzie jakimś nadużyciem. Więc tak, testuję, bo ja nigdy nie robiłam z dropsa, testuję florę i w takim kolorze będzie sweter. I kit silk też z dropsa testuję w takim połączeniu, to znaczy no, flora czerwona i tutaj też kit silk jeszcze taki beżowy, nie mam tutaj, w swetrze mam, znaczy w robótce. Także takie dwa kolory będą użyte w tym swetrze, który robię w ramach testów, nie kalu, tylko testów. No tak. Połączenie fajne, bo ja tam wspominałam dziewczynom w grupie, że nie mogłam się zdecydować, jakie kolory, i się okazało, że tak, kupiłam sobie fajne czerwone buty. No to potem Wam pokażę w następnym vlogu. Kupiłam sobie czerwone buty, bo bardzo chciałam mieć czerwone buty. I bo ja zawsze miałam czerwone buty, a tak się jakoś opuściłam i przez jakieś, nie wiem, no z 10 lat nie miałam czerwonych butów i myślę sobie, nie. Teraz jest ten moment, gdzie czerwone buty must have, jak to się mówi. I co? I okazało się, że jak przyszły mi te czerwone buty, to okazało się, że ja nie mam ich do czego ubrać. Znaczy mam czerwoną torebkę, więc mogłabym ubrać cokolwiek, ale tak by mi się podobało coś mieć czerwonego. No i nic, szafa w różnych tam żółcieniach, musztardach i innych, chociaż powinno być w niebieskościach, nie wiem, no tak. No widocznie mi potrzeba takich kolorów właśnie słonecznych i zielonych i tak dalej, zupełnie kompletnie i brązowych. No i pomyślałam, że to będzie dobry pretekst, żeby się zasugerować tymi i zainspirować tym kolorem czerwonym i wybrałam sobie takie dwa kolory. Sweter już jest w fazie kończenia. Jak skończę, to wiem, że już można upubliczniać, więc na dniach spodziewajcie się może na Instagramie, może pokażę, a jak nie, to za tydzień w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać tego vloga. No to tak, to odnośnie właśnie tych testów. Jeszcze właśnie miałam Wam powiedzieć, ale to jeszcze za tydzień powiem, odnośnie dobierania włóczek, bo taką skuchę zaliczyłam, że o Jezu, naprawdę. Pierwszy raz w życiu chyba taką skuchę zaliczyłam kolorystyczną. Ale to niech będzie taka zajawka na kolejny vlog. I na Instagramie pokazywałam już, że robię taką bluzeczkę. No i wiecie co? Tak. I mówiłam Wam we wcześniejszym vlogu, że no tak mnie naszło, kupiłam sobie bojówki, a nawet dwie pary. Jedne takie oliwkowe, a jedne piaskowe. Przetestowałam te oliwkowe, stwierdziłam, że fajne spodnie, fajne. Nie cisną brzuszek, gumka jest, więc
poszłam do sklepu, pojechałam do sklepu, kupiłam ostatnią parę jeszcze na, w moim rozmiarze takie piaskowe. No i tak. Co do brązów, to dosyć dużo, no powiedzmy, że mam jakieś tam koszulki, bluzki i tak dalej. I do tych piaskowych to spokojnie mogę coś dobrać w swojej garderobie. Niezbyt dużej, ale, ale jednak. Natomiast jeżeli chodzi o oliwkę, to tak, no oczywiście jakiś tam kajmak, bo lubię, jakieś tam żółcienie, takie, takie tego typu. Ale zamarzyła mi się bluzka oliwkowa. No i kupiłam, będąc w Biferno, kupiłam, ja Wam mówiłam, takie połączenie bawełny Pima z, bawełny Pima z lnem. Bardzo, bardzo fajna mieszanka. To się nazywa soft lino. Tak. I ten kolorek akurat, który ja robię, to jest kolor 17 chyba, tak? Czy 11? 11, przepraszam. 11. I to jest taki właśnie, taka oliwka. Cudowna jest ta oliwka, naprawdę. To jest idealny kolor dobrany pod te spodnie. Po prostu te spodnie mają taki kolor, taki jak widzicie. I ja sobie wymyśliłam bluzkę. Z gazety oczywiście, niemieckiej oczywiście, no bo tylko takie są dostępne w większości. Znowu pudełkiem przyłożyłam, zaraz muszę to przełożyć. Pokażę Wam tą gazetę. A, no dobra, posypie się, trudno. Słuchajcie, zamarzyłam o takiej konstrukcji dziwnej i pomyślałam sobie tak, ta włóczka jest idealna, ten kolor jest idealny, żeby właśnie taką, do tych bojówek, taką bluzkę zrobić. Ona ma taki nietypowy krój i jeszcze taką chusteczkę. Zobaczcie. No i nie byłoby nic dziwnego, no bo w sumie bluzka jak bluzka, no fajnie, ona ma tutaj te przody, ten tył jest dłuższy, szerszy, na takiej jakiejś wysokości tutaj do pachy. Także te wiązania tutaj, takie sznureczki, no, no taka ciekawa, ciekawa bluzeczka. I poległam. To jest tak prosty opis, 4 rzędy tylko do powtarzania, 4 rzędy. I to naprawdę nie jest, no to nie jest nie wiadomo co, ani warkocze, ani nic, niby ażur. Zdjęcie jest tak fatalnie zrobione, że ze zdjęcia nie mogę po prostu odczytać, co tam jest. Ale widać ażur. No widać ten ażur, no po prostu. To, co widzicie, to jest moje 9. podejście do tej bluzki. Tak, 9. Już miałam tak tyle, sprułam, bo wydawało mi się, że to nie jest zgodne z tym, co widzę na obrazku. Ja przerabiam oczka, tak jak nauczono, właśnie mi tutaj spadło, zaraz będę to chytać. Ja przerabiam oczka tak, jak nauczyła mnie mama. Okazało się, że ja te oczka przerabiam metodą wschodnią. No oczywiście wiele lat żyłam w błogiej nieświadomości i w takim przekonaniu, że wszyscy tak robią jak ja. Po prostu. Tak, tak dziergają oczka prawe i w taki sam sposób jak ja dziergają oczka lewe. No ale okazało się, że nie do końca, bo są różne techniki, różne sposoby. I żeby dobrze dziergać wzór z gazety, generalnie podobno, bo ja nie przetestowałam tego oczywiście, bo ja nie mam czasu, a poza tym się nie chcę, żeby to testować, ale ponoć te wszystkie opisy w gazetach, czy nie tylko w gazetach, może i w takich wzorach, które się kupuje, przerabia się oczka metodą kontynentalną, czyli zupełnie inaczej niż ja. No tam, jeżeli chcecie sobie uzupełnić wiedzę, ten kto nie wie, to odsyłam do internetu, żeby sobie zobaczyć, na czym polega różnica. Różnica w przerabianiu oczek lewych i prawych. Przerobiwszy ten
kawałek bluzki, tak gdzieś no z tyle, nie wiem, 20 cm to było, mam tutaj centymetr, to Wam pokażę. No tak, 20 cm gdzieś miałam, tak tyle. Stwierdziłam i oczywiście robiłam metodą wschodnią przerabiania oczek. Stwierdziłam, że kurczę, no mnie te dziury nie wychodzą, bo ja przerabiam metodą wschodnią. Oczywiście ja to wszystko jakby odwróciłam. Ten, kto zna metodę wschodnią i kontynentalną, będzie wiedział, o co chodzi, że jeżeli oczko przekręcone robiłam, to robiłam metodą wschodnią oczko przekręcone, czyli powinno mi, teoretycznie powinna mi dziurka wyjść. Sprułam te 20 cm, stwierdziłam, że nie, no to ja jednak, no dobra, nauczę się, bo to jest dla mnie trudne, żeby teraz nauczyć się oczka lewe metodą kontynentalną, bo są dużo trudniejsze do nabierania, po prostu do zawinięcia nitki i przerobienia tego oczka. Przerobiłam tyle, no taki kawałek z 5 cm. Pewnie. No, 5-6 cm. I stwierdziłam tak. No, jestem niepoważna. Tak mi to wolno idzie, że szkoda mi czasu na to, zanim ja się dobrze nauczę, żeby te oczka były równe, żeby nie było to raz ściśnięte, raz rozwleczone, no to muszę sobie po prostu wziąć jakiś, nie wiem, no jakąś taką włóczkę, byle jaką, powiedzmy, i porobić, jakiś szalik zrobić, nie wiem, cokolwiek, żeby po prostu ten ruch i te nabijanie nitki, ja w ogóle inaczej nawijam, bo ja nie nawijam nitki na palec, tylko nawijam tak nitkę, że tą nitkę mogę po prostu przerabiać w trybie ciągłym, nie muszę mieć przerw, żeby znowu na ten palec nawinąć. No i sprułam to oczywiście, za każdym razem odparowywałam włóczkę, za każdym razem, żeby była taka jak, no wiecie, tak jak powinno być. 4 razy odparowywałam, pozostałe 5 już nie, już po prostu zwijam to tak jak leci, pruję. Ostatnio zrobiłam 12 cm. Wczoraj w łóżku, jeszcze nie, jak nie mogłam zasnąć. Dziergałam do godziny w pół do pierwszej w nocy. Dzisiaj rano patrzę. W trzecim rzędzie oczko opuszczone. Po prostu, no, starość, nie dowiedziałam. Znowu sprułam, to był 8 raz, teraz jest 9. I powiedziałam, trudno. Stwierdziłam, że robię metodą wschodnią, czyli tak jak robię. No i jak, mało tego, ja jeszcze na dodatek, jak zrobiłam pierwszy raz i mi się nie podobało, tak tyle, to myślę sobie tak, gdzie te dziurki? A dobra, to wezmę to, wypiorę, zablokuję, zobaczę, może te dziurki po praniu. I faktycznie, jak się tak rozszerzy, no to widać te dziurki, więc jest szansa, słuchajcie, jest szansa. Tutaj jest kawałek zrobiony metodą kontynentalną i wydaje mi się, że te dziurki się troszeczkę inaczej rozkładają. Jednak, pomimo tego mojego szachrajstwa, to znaczy szachrajstwa w sensie, że jak robię oczko lewe, to robię metodą wschodnią, prawe metodą wschodnią i przekręcone również robię tak, jak żeby było przekręcone, a nie żeby nie było przekręcone, więc no muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, pierwszy raz mam taką zagwozdkę z tak prostym wzorem, bo to jest naprawdę prosty wzór. Nie wiem, czy ja tutaj nie robiłam, bo tu luźniej robiłam też, to też jest inna rzecz, o tutaj będzie widać, że to jest luźniej przerabiane, ale próbka mi wychodzi właśnie z tego, żeby było tak przerabiane, jak to. No i widzicie, znowu Małgosia ma zagwozdki, bo po prostu, nie wiem, w każdym razie ta włóczka soft lino, ta z biwerno, tutaj soft lino, ja ją szczerze polecam, bo to, co przeżyła ta włóczka, to naprawdę rzadko która, prucie,
parowanie, robienie, prucie, parowanie, robienie, prucie, parowanie, robienie, prucie, robienie, prucie, robienie, prucie, robienie. No po prostu i naprawdę nic nie widać. Naprawdę, ta włóczka jest fantastyczna. I myślę, że w noszeniu też będzie fantastyczna, także no tego sobie życzę i myślę, że się nie zawiodę. No bo tak prawdę powiedziawszy, ja mam bardzo dużo włóczek z Biferno, jakoś mam sentyment do tego sklepu, może dlatego, że no często tam się zapuszczam na wycieczki i jeszcze się nie zawiodłam. Tak, prawdę mówiąc, nie mam pokończonych wiele prac, ale już tak część prałam, część sobie tam gdzieś próbowałam i no i tak stwierdzam, że rzeczywiście te włóczki, ja mam sentyment w ogóle do Włoch, chociaż bardziej do Francji, bo Francję akurat przejechałam trochę wzdłuż i przez trochę swego czasu. We Włoszech nie byłam tak stacjonarnie, tylko gdzieś przejazdem, ale w ogóle ja mam sentyment do tego, co włoskie, jeżeli chodzi o design i inne rzeczy, także to oczywiście, no, wydaje mi się, że te włóczki są naprawdę bardzo dobrej jakości, polecam je, nie mam żadnej współpracy, w ogóle, no, nie powinnam tego mówić, bo... No bo co do kogo obchodzi, czy ja mam współpracę, czy nie. Jeżeli będę miała współpracę, to powiem po prostu. Ale widzę, że tak na niektórych blogach też, jeżeli coś się rekomenduje, to zawsze się zaznacza. Nie mam współpracy, nie mam współpracy. Po prostu dla mnie jest to naturalne, że jeżeli coś mi się podoba i spełnia to moje oczekiwania, moje wymagania, dlaczego ja mam tego nie powiedzieć? Tak po prostu z serca. Nie muszę mieć współpracy, nie musi mi ktoś czegoś dawać za darmo, żebym ja coś tam zareklamowała. Oczywiście, jeżeli byłaby taka sytuacja, na pewno powiedziałabym, że no, jestem, powiedzmy, reklamuję to, bo mam taką współpracę, prawda? I spełnia to oczywiście moje oczekiwania, bo też nie jestem osobą taką, która jeżeli ma jakąś współpracę, to oczywiście jest nastawiona tylko na pozytywny odbiór. No nie, nie, nie. Jeżeli coś mi się nie podoba, to po prostu potrafię powiedzieć. I jeżeli chodzi akurat o włóczki z Biferno, mogę szczerze polecić te przynajmniej, które ja testowałam. Ten sweter robiłam z włóczki Lana Grossa, mówiłam Wam, to jest włóczka Fantazja i ja ją kupiłam akurat w sklepie fastryga.pl, bo nie było tej włóczki w sklepach, które Lana Grossa mają. No tak, no to tyle na dzisiaj. Mogę powiedzieć, że ciepło się zrobiło. Bardzo się cieszę, że słonko znowu wyszło. Wracam do moich włóczek. No patrzy na mnie ta moja skucha. Tutaj mam tu. Ta moja skucha kolorystyczna, ale nie pokażę Wam jeszcze. Nie pokażę Wam jeszcze, oczywiście. Tak, zaczęłam robić ten sweter, a mówiłam Wam, że teraz będę robiła ten sweterek z tego jedwabiu. No ale nie, bo jednak no, te bojówki czekają. Także zdecydowałam się na tą bluzkę, bo ona miała być szybka, po prostu miałam tak siąść i zrobić, no wiecie, przez weekend, prawie, no ale się nie udało, może to czemuś miało służyć, może właśnie potrzebowałam takiego doświadczenia, żeby tyle razy próć, z tym, że ja mam taki charakter, że mnie to nie denerwuje, no po prostu. Przyjmuję to na klatę, jak to mówią. Nie denerwuję się. Przetestowałam bardzo dobrze tę włóczkę, także mogę ją polecić, szczerze polecić Wam. No i tak. To tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się vlog podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I naciśnijcie dzwoneczek. Dostaniecie powiadomienia o kolejnym filmie. I budujmy tą społeczność, bo może warto skupiać wokół siebie takich miłych ludzi z pozytywną energią. I ja Wam daję moją energię dzisiaj. Niech Wam służy. Niech ten tydzień będzie dla Was naprawdę, naprawdę wspaniały. To co, widzimy się w kolejnym vlogu. Wszystkiego dobrego. Na razie. Pa.